zapraszam na film o przeróżnych nożach. Dostałem od klienta takie noże. To nie znaczy, że dla mnie, tylko po prostu, żeby mu tu poprzerabiać, bo one mają, zobaczcie, trzonek 8x8. A potrzebuję mieć do osi 7 mm, czyli co trzeba zrobić? Trzeba to po prostu opuścić, sfrezować spody. No i to we wszystkich tych nożach. No i teraz zaczynamy. Najbardziej przydatny nóż, no to jest oczywiście ten. Tutaj on ma DIN 4980 P30, czyli on jest typowo do stali. Nie wiem co to, RR to jest prawy, a L lewy, zaraz zobaczymy. Tak, o, tutaj odwrotnie wygrawerowali do góry nogami. Zobaczcie, zobaczcie, on tu ostrzył, nie wiem po co ten nóż, ale źle naostrzony. No dobra, nie będziemy tego oceniać, to nie nasza sprawa w dzisiejszym filmie. Ale o to chodzi, że mamy dużo, jak to mówi się, łatwo możemy sobie porównać te filmy, te noże. No, tu mamy prawy, tu mamy lewy. No, ten jest bardzo rzadko przydatny. Przesuwam ten naprzód. Ten nóż też jest dość często przydatny. To jest przecinak DIN 4981R. Bo tak samo to ostrze z wideo może być po tej stronie. Albo po tej, albo po tej. No tutaj akurat tego po drugiej stronie nie ma. Ten też jest bardzo przydatny nóż. DIN 4972R, prawy. Tutaj no nie widzę lewego, także nie będziemy się tym zajmować. Tutaj jest nóż, no taki może być przydatny, ale do planowania można go przerobić podobnie jak ten i wykorzystać, przeostrzyć. Można go wykorzystać. Ten nóż, no też można fajnie sobie wykorzystać, bo może być użyty jako prawy, jako lewy. Tylko oczywiście trzeba go tu naostrzyć odpowiednio. No ale wiadomo, że stali czy coś, to takim wiórem na małej tokarce nie będziemy jechać. Na aluminium, no można 2-3 mm na pewno, nawet i na małej tokarce. Taki nóż będzie przydatny, tylko z dwóch stron. Ostrzymy pod kątem. Teraz tak, wytaczak. Też przydatny nóż, tylko nie wiem czemu oni tak robią, zobaczcie. To ostrze powinno uciekać w tamtą stronę. A źle jest zrobione, w ogóle źle. O, tak jak w przypadku tego noża. W przypadku tego noża jest dobrze. Jak ja będę chciał sobie robić w środku jakieś faski, stożki, to sobie zrobię nóż ze stalki. Ale nie tak, nie w ten sposób. No, to są dwa takie same noże, tylko że one mają inne oznaczenie. 4973, 4974. No ale nie, to też nie przydatne. To jest drugi, podobny do tego. Tylko że ten ma 49,78, a ten 49,80. No ten to jest taki, jak to nazywam, fazownik też. Tylko że pod kątem może 15 stopni. On ma 49,71. Tego noża to bardzo rzadko korzystam. O, ten nóż do gwintów. No nie wiem, jak on się będzie sprawował. Ale może być przydatny, jak ktoś nacina gwinty. No to by było tyle o tych nożach. No i tutaj dostałem dużo takich różnych noży, żeby podostrzyć. Zobaczcie, tutaj cięło materiał, ale poprzypalało. No bo zobaczcie z góry, nie wiem czy to widać, jak jest tu naostrzone. W ogóle wszystko źle. Ale nie oceniamy, tylko oceniamy nóż w tym momencie. Nie tego, kto robił. No tutaj też, no tutaj niby może być, ale zobaczcie jaki jest kąt zrobiony. Kąt powinien być do tyłu do noża, a nie do płaszczyzny noża w tą stronę. Dobra. Tutaj mamy nóż z płytką. No też może być przydatny. No zobaczymy, czy to się da poopuszczać.
O, ten nóż to jest taki podobny z tych handlowych, tylko też źle poostrzony. No też trzeba go, żeby pracował, trzeba go poprawić. No ciekawe, czy byście chcieli oglądać, jak te noże ostrzymy, bo te noże jest możliwość, że za tydzień przywiozę swoją szlifierkę z tarczą diamentową i będę ostrzył. No tutaj też, o widzicie, źle jest naostrzony, nie wiem, widać, chyba to powinno być do środka, w tą stronę, a jest w tą stronę, tył. No tutaj jakiś też nóż. Tutaj nawet nie ma na tych trzonkach oznaczeń. Także tutaj ma NPC. No to jest nóż do gwintu typowo, a ktoś go jak sobie próbował do czegoś przerobić. No tutaj też jest z płytką, no czyli warto go spróbować naostrzyć. No ktoś tu powiem, że fajnie ten kanałek jest zrobiony tutaj, z góry, o tu. Bo to jest wtedy wiór się zwija i nie powstaje nam wstęga. Także no to już taka trudniejsza sztuka ostrzenia. No ten jest tak, widać, że w miarę, ale nie do końca. Dobra, wszystko będziemy, prawdopodobnie będzie ciekawy film z ostrzenia tych noży. No ten jest wykruszony, ale jeszcze można go zostawić i coś zrobić. Najpierw wszystkie będziemy ostrzyć, a później zobaczymy, jak naostrzymy. Dopiero będziemy tu opuszczać, bo tu jest prawie 5 mm, to ma zostać 7. Zresztą nie, trzeba będzie to postawić i zmierzyć, bo te ostrza są poniżej tej płaszczyzny. Także czasami może nie trzeba będzie wziąć. Ten jest taki fikuśny, zobaczcie, nóż. Też nie ma symbolu. To są, przypuszczam, takie noże, że były kute przez kowala i hartowane. Albo przez kogoś. To w ten sposób było zrobione. Ale jeszcze z niego mogą być ludzie. A to jest mój nóż. Jakbyście chcieli takie nożyki, to zapraszam na Allegro. JCK X JCK. To jest mój nick z Allegro. JCK X JCK. Pierwsza, trzecia, piąta imienia Jacek. X i drugi jeszcze raz. Pierwsza, trzecia, piąta imienia Jacek. Dobra. No to te noże troszeczkę przesuniemy i przejdziemy do tych. No ten to jest taki nóż z cechą K20. No taki średni raczej, bo jest P10, znaczy 10, 20 i 30. No ale tutaj ma kawałek tej widzi, no to zobaczymy, czy go uratujemy. Będziemy próbować uratować. Tutaj, tu jest widia. Jest widia. Także spróbujemy. No na pewno tak nie naostrzę, nie uda mi się podobnie. No dobra, tu już jak tego tak zrobione, to ja nie będę przerabiał, bo tak jak ja bym musiał to przeszlifować, to całkiem widzie. Ja będę starał się po tej widzi, co jest, ostrzyć. No tutaj przecinak, ale widzicie, jaki potężny, jaki duży. Do małej maszyny za duży. Tutaj ten nóż na pewno jest twardy, tutaj może być miękki. No, tego na pewno nie uda mi się zrobić, bo to jest stalka HSS. Tak jak już tam widzieliście, to tylko szlifierka. Tu jest jakiś przecinek, też zobaczcie. Tak jak nie należy, to jest może film, jak nie należy ostrzyć noży, trzeba by było zrobić. No tu kolejny nóż. No ten jest fajnie. Ten teoretycznie powinien brać. Teoretycznie, a praktycznie, no to nie wiem, trzeba będzie sprawdzić. Ja to później będę mógł potestować na swojej maszynie, jak zrobię do 7 mm i wtedy wszystko zobaczę. O, ten kawał, ten ma potencjał, jak to się mówi, bo tu widi jest dużo. Tu dużo widi. No i ładnie zrobiony, bo ten jest taki z cechą. Wiecie, ile kosztował? 14,20, ale to przypuszczam, że to były lata 80. Albo wcześniej. No ten to nie wiem, co to ma robić, bo tu w ogóle już prawie widi nie ma. Niektórych nie opłaca się go chyba ratować. O, ten ma potencjał, bo jest dużo widi, gruby. No i cechę ma też, a już ten kosztował 18,50. To jest symbol NNZC.
A ten znów bez cechy, czyli pewnie kowalska samoróbka. No to także tyle o nożach na razie dzisiaj. A kolejny film to będziemy ostrzyli po części noże. Nie będziemy ostrzyli wszystkich, żeby jakby powiedzieć wam nie pomieszać. No i te też także, te pomimo, że są nowe, też się kwalifikują do ostrzenia. Zobaczcie, tu jest farba. No to to może toczyć, może nie toczyć. Różnie może być. Na pewno trzeba te ostrza wszystkie położyć w odpowiednią stronę i naostrzyć. Także dzisiaj dziękuję. Jak się podobało, to łapka w górę i zapraszam na kolejny film. Dziękuję.